TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Jesteśmy kilka dni przed pierwszym meczem ligowym. Czy w drużynie czujecie jakieś poddenerwowanie, tą nutkę już emocji przed tym pierwszym starciem? Na pewno się cieszymy, że ta pierwsza kolejka już w sobotę nadchodzi. Jesteśmy dobrze przygotowani. Czekamy na pojedynek z Fotohigieną Gać. Jakbyś podsumował przygotowania? Czy możesz powiedzieć, że jesteście optymalnie przygotowani do tego startu? Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy dobry zespół. Gdzieś to w Czesławie dobrze wyglądało. Wiadomo, duże do poprawy. Ale myślę, że ta drużyna będzie rosła z meczu na mecz. A czy ten mecz w Częstochowie, jego przebieg, okoliczności tego zwycięstwa jakoś zmieniły wasze podejście do pracy, do jakoś na wasze morale wpłynęło? Na pewno takie zwycięstwo smakuje i na pewno się morale dźwignęły, bo wiadomo, co się działo tutaj w klubie, jakie zawirowania były. De facto nie wiedzieliśmy, co tu będzie, ale powiedzieliśmy sobie w szatni, że zostajemy, że walczymy i chłopaki dają radę.